Mistrz Mateusz Słupma, witam po raz trzeci czy czwarty z tego miejsca. A dzisiaj przy pomocy w zasadzie brzoszotów firmy Ben potem sobie te palety na drobne, bo one się już do niczego nie nadają, bo są tam pouszkadzane i tam inne. Więc nic innego już z niego nie zrobi, desek nie odzyska, bo już są takie cienkie i nieochabowane, nie nic. Mam lepsze palety, żeby z nich cokolwiek zrobić. Ale co? Ja wam jeszcze chwilę opowiem o tych brzeszotach, co i jak z nimi. No i sobie je przetestujemy, tak? Zobaczymy, czy takim jednym brzeszotem uda nam się to wszystko pociąć. Znaczy wiadomo, pewnie się uda. Tylko chodzi mi o to, czy on się będzie szybko tępił, czy nie. Bo też na dłuższą metę szukam brzeszotów, więc będę testował. Jeżeli chcecie na przykład, żebym na przykład te brzeszoty porównał z innymi brzeszotami Drela, albo z brzeszotami Boscha adekwatnymi do tych, które jest na przykład bardziej wytrzymalszy, tak? Który dłużej wytrzyma, czy się przepali, czy się nie przepali. Piszcie w komentarzu. Będę coś może takiego robił. Dobra, dość tego gadania, jeszcze chwilę tylko o tych brzeszotach i zabieramy się do pracy. Tak właśnie wyglądają brzeszoty, które będę testował. Brzeszoty HTS z uchwytem T. I tak jak widzicie od prawej. Szybkie cięcie. Cięcie wgłębne do płyty wiórowej, do drewna. No, ostrość coś łapie, o. No i co tutaj więcej, no, długość 7,5 cm, gruby zęba, szerokość 4 mm, grubość materiału brabianego, czyli grubość cięcia od 6 do 60 mm, czyli do 6 cm możemy na spokojnie ciąć. Tutaj te palety, które będę ciął, chociaż nie, tutaj mamy jakieś, grubsza jest chyba belka, no to mam więcej, to 8. Zobaczymy, czy sobie poradzą. Ja wam pewnie większość przyspieszę, bo to będzie za dużo zanądzania i sobie obejrzycie na koniec efekt. Dobrze, rozpoczynamy sobie. Jeszcze raz znowu wam przypomnę, żebyście się właśnie stosowali do... Znaczy, żeby zakładać oczywiście okulary, ochronniki słuchu, bo nigdy nic nie wiadomo. Bo się jak najbardziej przyda. Dobra, komisyjne otwarcie. Jak to... Otwiera, odrywa w zasadzie. No nie chcę znowu rozwalić tego pokołania. Albo wiem co wezmę. Coś wam jeszcze fajnego pokażę. O! My sobie otworzymy. To jest bardzo fajny nożyk, również Drela. My go otworzymy. No tak z zewnątrz, jak popatrzymy sobie, poczekajcie, przestawimy troszeczkę kamerę, może o. Naprawdę bardzo fajne wykonanie, mamy tu wszędzie gumę antypoślizgową, więc pewnie można trzymać ten nóż. Tak powoli, znaczy czuć to w ręce, jak wysuwa się, że to nie lata tak luźno, tylko jest sztywny. Też mamy fajną funkcję, możemy dokręcić, o, jak widzicie. Czyli na przykład jak chcemy ułamać, bo to jest ta funkcja, to jest pokazane na opakowaniu, że wystarczy dokręcić, złamać i gotowe. I jeszcze czego wam nie powiedziałem, magazynek 5 ostrzy. Słuchajcie, schowamy sobie to. Tutaj mamy magazynek, patrzcie. Wysuwamy sobie. Mamy 5 ostrzy schowany w taki magazynek, naprawdę. Duży plus dla firmy Dren za taki nożyk. No, co jest? Czemu tego? Co się... A, źle coś układam. No, coś źle ułożyłem, kurde. O, dobrze teraz. No, wszystko widzicie, ładnie na klik. Dobra, bo się rozgadałem, znowu film będzie za długi. Otwieramy te brzeszczoty i lecimy z cięciem, bo nie ma czasu. O, jaki ostry. Sobie odcinam, wyjmujemy brzeszczocik. Jeszcze lekko. No, patrzcie, na coś chce wyjść. Odłożymy sobie resztę na półeczkę wyżej. I tu na brzeszczocie pisze dren, bliżej do cięcia drewna. Numer jego dyry, myślnik J, myślnik T, 06, HCS. Dobra,
Zakładamy sobie na wyżnareczkę. Wymiana oczywiście beznarzędziowa. Siedzi. Dobra, słuchawki są. Wiary są. Prąd jest. Dobra, dzieje. Ja jeszcze sobie rękawiczki założę. Nie powinno się w wyżnarce chyba też nie w rękawiczkach za bardzo, żeby tam nie porwał palca, ale ja już w wyżnarce leciałem, że już chyba nie ma co sobie dostać. Dobra. Nie, będziemy to wciąć na drobne. Ja z jedną palą tak potnę na wizji. Resztę wam przyspieszę, bo będzie się naprawdę nudzić. Ale wiecie, chcę, żeby ten test był naprawdę rzetelny. Dobra, rozpoczynamy cięcie. Zostawię wam troszkę kamerę, żeby było lepiej widać. Troszeczkę tylko farba mu zeszła, tego wrzeszczota i co. Ja sobie tak będę w ten sposób ciął, to potem jeszcze też sobie na drobne potnę. Albo z pałeczkę będzie. Dobra, przyspieszę wam i widzimy się. No dobrze. Znacie, to już starczy tego testowania. Słuchajcie, to biorę, żeby potem tego nie zapominał. Dobra, przyjemny nożyk. Brzeszczot, nie brzeszczoty. Brzeszczot się jak najbardziej sprawdził. Co ja na niego patrzę? Nie. O, jeden ząb na samym dole się zepsuł, bo uderzyłem nim o ziemię, znaczy o beton. A tak, to jak najbardziej mogę wam polecić te brzeszczoty. Oczywiście, jeżeli macie do cięcia coś tak po prostu na opał, na rozpałkę, to nie potrzebne, bo jeżeli robicie jakieś dokładne cięcia, to są też inne właśnie takie brzeszczoty Drella, które też w przyszłości przetestujemy. I one są właśnie typowo do takiego czystego cięcia, prostego i tak dalej. Znaczy to widać było na filmie, pokazywałem jak robiłem płotek z palety. Zrobię obejrzenie tam sprzed 2 miesięcy jakoś, tak? Filmik. I co, ja już tam więcej wam tu nie będę gadał. Efekty było widać na filmie. Nie będę przedłużał już dzisiaj. Jeszcze raz wam dziękuję za uwagę. Zostaw łapkę, komentarz, subskrypcję i wciśnij dzwoneczek, otrzymasz powiadomienia o moim filmie. Zdało się. Powtarzam i... No ale to jest jednak ważne. Dobra. Koniec na dzisiaj. Na dzisiaj koniec, tak? Do zobaczenia w kolejnym filmie, w kolejnej produkcji. Pozdrawiam, to już Słuchmat. Cześć!